Przechodzimy do kolejnego tematu związanego z wyborami. Teraz najbardziej nas oczywiście interesują listy Konfederacji, ponieważ swego czasu żeśmy wspierali no, tą partię albo tą koalicję mniejszych partii. Wiele osób takich nie do końca życzliwych przypomina, że zanim powstała Konfederacja, ta, która później wprowadziła posłów do Sejmu, była wcześniej ileś tam miesięcy, kilka czy kilkanaście, Konfederacja Giedrzbałcka, zainicjowana przez Grzegorza Brauna. Niektórzy mówią, że program Konfederacji Giedrzbałckiej jest realizowany przez Konfederację Wolność i Niepodległość. Moim zdaniem nie jest to prawda. Natomiast jaka jest twoja opinia na ten temat? Tak się składa, Rafale, że mam tu wydrukowany, proszę Państwa, akt Konfederacji Giedrzbałckiej. Widać to? Widać. Z sygnatariuszami tego aktu jesteś oczywiście także ty, Rafale, ale jest oczywiście założyciel czy inicjator Grzegorz Braun, także są liderzy Konfederacji pan Krzysztof Bosak, Robert Winnicki i oczywiście dr Sławomir Mentzen. Z aktu Konfederacji Giedrzbałckiej wynikają no bardzo, że tak powiem, pożyteczne, czy bardzo no, prawicowe, ale też po prostu prawicowo-katolickie postulaty, które mają służyć odnowie moralnej, odnowie społecznej, organizacyjnej Polski i Polaków. Natomiast no, niestety z przykrością muszę stwierdzić, że postulaty obecnie Konfederacji, czy powiedzmy jednego z członów tej Konfederacji, czyli partii Nowa Nadzieja, której przywódcą jest Sławomir Mentzen, niejako mija się z celami, postulatami tej Konfederacji Giedrzbałckiej. Pozwolisz, że ja przeczytam tu pewne fragmenty w odniesieniu do właśnie nawiązując do postulatów, które prezentują kandydaci na listy Konfederacji w nadchodzących wyborach. Więc w Konfederacji Giedrzbałckiej czytamy: niniejszym zatem konfederujemy się pod znakiem Najświętszej Maryi Panny z Giedrzbałdów, 141. rocznicę jej objawień, mając świadomość niespłaconego długu wdzięczności za cudowne ocalenie w roku 1877 roku. To wówczas naród nasz, ratowany ze śmiertelnych zagrożeń, otrzymał jednocześnie promesę niepodległości, osiągalnej poprzez prawdziwy program pracy organicznej, pracy nad sobą, co zaowocowało 40 lat później pod znakiem Najświętszej Marii Panny Łaskawej zdołaliśmy obronić niepodległość w 1920 roku. To jest jeden fragment. Program Giedrzbałdu Anno Domini 1877 roku, program rozważnego i wytrwałego dochodzenia do suwerenności politycznej, to jest wolności od obcej narzuconej władzy, poprzez wytrwałą pracę nad odzyskaniem suwerenności wewnętrznej, to jest wolności od wielorakich uzależnień, nałogów i przywar. Który chcemy dziś podjąć, jakkolwiek różne pozostają nasze ścieżki działania i obszary aktywności, chcemy odtąd samemu przyjmować i innym wskazywać ten sam punkt orientacyjny. Giedrzbałd, właściwy azymut w drodze do Wielkiej Polski Katolickiej. Rozumiemy oczywiście, skąd to wynika, z uznanych przez Kościół katolicki
objawień Matki Bożej w Gietrwałdzie, jej programu pedagogizacyjnego, można by powiedzieć, czy odnowy moralnej Polaków, które ona wtedy przekazała dwóm wizjonerkom podczas 160 objawień. Między innymi jednym z tych właśnie postulatów do odnowy moralnej jest jak gdyby przeciwdziałanie pijaństwu, czy zaprzestanie tej po prostu tej niewłaściwej działalności Polaków wówczas, żeby nie następowała ta dalsza demoralizacja, tylko żeby Polacy wzięli się w garści, żeby po prostu zadbali o swoje rodziny, zadbali o siebie, o swoje rodziny i temu miało służyć, żeby zaprzestali właśnie nadużywania alkoholu. I rozumiem, że wszyscy sygnatariusze, między innymi pan dr Sławomir Mentzen, oczywiście Grzegorz Braun i pan Krzysztof Bosak sprzyjają tym, skoro podpisali, to jakby podzielają te postulaty i chcą je wdzielać w życie. Niestety podczas obecnej kampanii wyborczej, niestety to się, jak obserwujemy, że mija się to z tymi celami tego aktu Konfederacji Gietrwałdzkiej, bowiem czemu ma służyć właśnie kampania wyborcza, która jest przeprowadzana przez właśnie jednego z liderów, pana doktora Sławomina Mentzena, czyli piwo z Mentzenem, czyli spotkania wyborcze odbywają się podczas właśnie takich, nie wiem, spotkań biesiadnych, gdzie oczywiście używa się alkoholu, pije się ten alkohol i on się leje strumieniami. Więc to jak gdyby mija się, to nie jest właściwe, jeśli chodzi o, jeśli jest się sygnatariuszem Konfederacji Gietrwałdzkiej, nie powinno się w ten sposób postępować. No i nawiązując właśnie do kandydatów w wyborach, którzy są prezentowani właśnie przez Konfederację, no ja mogę powiedzieć właśnie o swoim okręgu, bo nie tak dawno, właśnie 22 lipca, zostali zaprezentowani pierwsi na liście kandydaci Konfederacji w nadchodzących wyborach do Sejmu. I jedynka, znaczy ja nie znam tych ludzi, bo jak gdyby być może w swoim środowisku działali, natomiast jakby z szerszej działalności publicznej czy społecznej nie są oni znani. No niemniej jednak pan germanista, pan Damian Gomułka, który prezentuje, znaczy otwiera listę Konfederacji, ma otwierać listę Konfederacji w okręgu wałbrzyskim numer 2, no prezentuje takie postulaty, no jak gdyby w części zbieżne z postulatami ogólnej Konfederacji, czy ta obniżka podatków, natomiast jednym z jego postulatów jest, co mnie bardzo zaskoczyło i bardzo zdziwiło, to jest promocja, czyli legalizacja marihuany jako środka służącego, powiedzmy, do relaksacji. To już właśnie o to chodzi, to już mnie całkiem zbulwersowało, bo już pomijając to piwo, no to jeszcze ta marihuana, czyli narkotyk miękki, którego jak gdyby w obecnym polskim stanie prawnym posiadanie tego, używanie jest zakazane, znaczy jest zabronione i za posiadanie nawet niewielkiej ilości tego narkotyku, no można być po prostu ukaranym, jest sankcja prawna za to. Natomiast tu pan kandydat promuje właśnie taką właśnie legalizację. No to w połączeniu z tym piwem, no to nie jest nic dobrego, a na pewno nie służy realizacji postulatom tak zwanego, no nie tak zwanego, tylko aktu Konfederacji Gietrwałdzkiej. Więc nie umiem tego, znaczy nie jestem w stanie tego pogodzić, dlaczego kandydaci Konfederacji, której przywódcy podpisywali akt Konfederacji Gietrwałdzkiej, w ten sposób postępują.
Więc może ty, Rafał, potrafisz mi to wyjaśnić, bo ja w jakiś racjonalny sposób nie potrafię tego, to jest jakieś rozdwojenie jaźni, nie wiem, sprzeniewierzenie się tym postulatom, który się podpisało, więc nie bardzo Ale rozumiem. z tego co wiem, to pan Damian Gomułka nie podpisywał aktu Konfederacji Giedrzwałckiej. Natomiast jest jednym z kolejnych kandydatów i to na jedynce w Wałbrzychu, których wystawiła Nowa Nadzieja pod kierownictwem Sławomira Mentzena. Innym kandydatem bardzo kontrowersyjnym jest na przykład w Katowicach Tomasz Brzezina, zwolennik środowisk LGBT, angażujący się też w strajk kobiet kilka lat temu, a także przedstawiciel autonomistów śląskich, czyli tej grupy, która de facto stanowi opcję proniemiecką, ponieważ oni mówią o autonomii Śląska, ale tak naprawdę jest to autonomia antypolska, skierowana przeciwko polskości tego regionu. No, nie ma co tu komentować, po prostu trzeba to ujawniać, że są takie sytuacje. O tej legalizacji marihuany przez jedynkę z Wałbrzycha dowiedziałem się dosłownie przed chwilą od ciebie. Powiedz mi jeszcze, czy masz jakieś informacje o innych kandydatach? Numer 2 jest przedstawicielem Ruchu Narodowego, a numer 3 Korony Grzegorza Brauna. Znaczy, no nie, no mówię, znani są w swoich środowiskach. Ja nie bardzo znam te postaci. O ile sobie przypominam, czy pojawiali się na naszych spotkaniach, czy zabierali głos, no nie przypominam sobie. Te, które były organizowane, powiedzmy, tutaj w Wałbrzychu czy w Płocku, na których ty byłeś obecny. Natomiast słynny protest 2021 roku pod domem prezydenta Szełemeja, który chciał wraz z Radą Miasta wprowadzić jako w pierwszym mieście w Polsce, czy w pierwszym regionie w Polsce przymus szczepień dla wszystkich pracowników i mieszkańców Wałbrzycha i okolic, czy aglomeracji wałbrzyskiej, więc wtedy masowy sprzeciw społeczny, no, praktycznie środowisk antysystemowych z całej Polski sprawił, że do tego nie doszło. Natomiast nie przypominam sobie, aby byli tam obecni kandydaci z pierwszych trzech miejsc Konfederacji na liście do Sejmu. Także w tych ważnych sprawach tych ludzi nie było, w ważnych sprawach społecznych. Mnie też zastanawia, dlaczego nie znalazła się tam między innymi dr Anna Martynowska, która jako pierwsza sprzeciwiła się, jako lekarz, była przez to szyganowana, pozbawiona chyba dwukrotnie prawa wykonywania zawodu, czy pozbawiona raz i potem kilkukrotnie to prawo, znaczy to postanowienie sądu lekarskiego było podtrzymywane. Więc ona, która była związana z partią Korwin od bardzo wielu lat, czy jest związana, dlaczego ona nie znalazła się na jedynce? Czyli nie kandyduje nawet z dalszego miejsca, tak? Znaczy ja nie wiem, czy ona nie kandyduje, ale nawet jeśli by kandydowała, to powinna jako powiedzmy osoba, która walczyła przez... Być najlepiej, jakby była liderką tej listy. Jakby była liderką. W Wałbrzychu. Na liście pojawiają się osoby, które tak naprawdę nie są rozpoznawalne i nie mają za wiele do zaoferowania, bo jeden z tych kandydatów, już nie pamiętam który, bo musiałabym też raz przesłuchać, proponuje właśnie zbudowanie drogi ekspresowej tutaj właśnie powiedzmy z Dolnego Śląska do stolicy czeskiej Pragi, która by miała nam no, jakby wymienić, znaczy sprawić, że dojdzie do jakiejś tam lepszej wymiany handlowej czy rozwoju gospodarczego tych regionów. Owszem, pewnie tak, natomiast ja też podejrzewam, no, to miałoby co przyspieszyć, ponieważ skoro jeden z kandydatów chce legalizować marihuanę, więc a w Czechach jest to legalne, więc może ta droga ekspresowa, żeby po tą marihuanę tam... No właśnie, w sposób ekspresowy. Natomiast wiadomość z dnia dzisiejszego, przyznano granty przez Narodowe Centrum Nauki. To Narodowe Centrum Nauki podlega... między innymi Ministerstwu Edukacji Narodowej, minister Czarnek. I ten grant został przyznany na program Transkobiecość i Sadomasochizm,
łamane przez BDSM, związki i napięcia w polu produkcji płci. No, ciekawy temat. Jeżeli to takie coś się pojawia, no to ci, którzy podpisywali mającą chronić polską młodzież Konfederację Gierszwałdzką, jako pierwsi powinni przeciwko temu wystąpić, a tu od czasu do czasu się słyszy, że niektórzy myślą o sojuszu z obecnym rządem PiS-u, który to w tej chwili chce finansować. Warto jednak zaznaczyć, żeby nie być posądzonym o jakieś manipulacje, że sam minister Czarnek powiedział, że co prawda to centrum jemu podlega, ale on nie ma wpływu na to, co się tam dzieje, i zaprotestował, że to nie jest grant godny poparcia, godny pochwały, więc tak naprawdę Czarnek się od tego odcina, ale to nie zmienia faktu, że jest to realizowane przez Narodowe Centrum Nauki podlegające jego ministerstwu, więc taka trochę rozdwojenie jaźni typowe dla tego. Czy sądzisz, że takie lewackie projekty antyludzkie, antychrześcijańskie, no wręcz satanistyczne, będą się jeszcze pojawiać ze strony PiS-u, który stroi się w takie piórka, tak jakby był partią, nie wiem, konserwatywną? No, tak jakby to się tylko stroi, natomiast partią konserwatywną nie jest, wręcz idzie w kierunku jak najbardziej lewicowym. Ja ci tak pragnę tylko przypomnieć, że nie tylko pan minister Czarnek nie wiedział, co się dzieje w jego ministerstwie, którym zarządza, ale także pan swego czasu, o ile sobie Rafał przypominasz, pan minister Gliński też nie wiedział, co się dzieje w jego ministerstwie, kiedy to antypolski, antyludzki, antychrześcijański, antykatolicki film Pokot na podstawie książki Olgi Tokarczuk, obecnej noblistki, pod tytułem Prowadź swój pług przez kości umarłych, który wyreżyserowała nie kto inny jak Agnieszka Holland, był polskim kandydatem do Oscara w 2018 roku. Na szczęście nasz protest, może, który się wtedy pojawił poprzez pisanie listów do pana ministra, może sprawił, że ten film jednak nie był polskim kandydatem do Oscara, ale pan minister miał się jakoś po tym incydencie wypowiedzieć, że on nie wiedział o tym. No to właśnie to już jest któryś kolejny incydent potwierdzający to, że PiS nie wie, czym zarządza, czy kim zarządza i co się dzieje w jego, nie wiem, strukturach, które powinien po prostu, na którym, no, które powinien po prostu no sprawdzać coś, co się tam dzieje, i żeby nie było właśnie takich właśnie jakichś dziwnych badań, które po prostu no rozbijają czy jakby demoralizują polskie społeczeństwo, w tym oczywiście polską młodzież. A wracając jeszcze do tego całego, do tego grantu na to badanie, no to ja sobie tak myślę, że ono nawet może być potrzebne, ponieważ no, przy wypiciu tych hektolitrów piwa i zażyciu iluś dawek tej legalnej już być może marihuany, no po prostu dojdzie do, można powiedzieć, do takich już dewiacyjnych, pod wpływem tych środków odurzających, psychoaktywnych, dojdzie do takiego zaburzenia dewiacji, że oczywiście być może do zmiany płci albo jakichś innych aktów sadomasochistycznych, które trzeba po prostu będzie badać, bo będzie lawinowy wzrost tych zachowań, więc ja się wcale temu nie będę dziwiła, ponieważ jako pedagog pracujący od wielu lat z młodzieżą, a z tym właśnie głównie z młodzieżą zagrożoną demoralizacją, czy młodzieżą wykluczoną, no wiem, jakie są skutki stosowania przez tą młodzież środków psychoaktywnych i jak bardzo zmienia to ich osobowość i jak wiele problemów w ich życiu, ich młodym już życiu powoduje. Ja tylko mogę powiedzieć, że jeśli chodzi o stosowanie środków psychoaktywnych, a do nich należy także i alkohol, nie tylko narkotyki,
także palenie papierosów, to zawsze jest tak, że zaczyna się od pierwszego, alkoholik zaczął od pierwszego kieliszka, nałogowy palacz zaczął od pierwszego zaciągnięcia się papierosem. Oczywiście narkoman, który potem stosuje tak zwane, znaczy nie tak zwane, tylko narkotyki miękkie, które no, doprowadzają często do śmierci, zaczął od tego niewinnego zaciągnięcia się marihuaną, wypaloną marihuaną i to się potem tak, że to stymuluje, że nie poprzestaje się na tym, tylko szuka się coraz głębszych, coraz mocniejszych doznań, coraz mocniejszych używek. I to się nie kończy tylko na paleniu marihuany w celach relaksacyjnych, tylko to się kończy naprawdę bardzo poważnym uzależnieniem, z którego bardzo trudno się wychodzić, albo nie wychodzi się wcale, albo się kończy śmiercią. Więc ja jestem temu oczywiście i takim postulatom, i takim programom jestem bardzo przeciwna i też wszystkich Państwa uczulam na to, aby po prostu nie promować, czy nie popierać takich działań, czy takich kandydatów, którzy promują tego typu działania czy zachowania.